Tony Allen jako atut, nowy atut w Boston Celtics, jak zmienili się Lakers w ciągu tych dwóch lat, jaka to jest teraz drużyna Twoim zdaniem? No, jest na pewno lepsza i mądrzejsza i bardziej zdeterminowana, dlatego, że Kobe Bryant to jest zawodnik, on pokazał, zwłaszcza w, tych, w tej serii z Phoenix, no, niesamowity charakter, ja mm, no, troszkę komentuję mecz na Orange Sport, yy, po, w emocjach wymsknęło mi się, że to jest godny następca Michaela Jordana i wiele osób to odebrało jako chyba troszkę, no za bardzo wyszedłem marzeniami, natomiast wydaje mi się, że tak jest, dlatego że Kobe Bryant trafiał z tak niesamowitych pozycji, że tego się po prostu tego się nie da opisać. To, to trzeba, by, trzeba być, zobaczyć i, i, i zapamiętać, bo to przejdzie do historii. Te rzuty z szóstego meczu przeciwko Phoenix to nawet Charles Barkley powiedział, że tylko Michael Jordan był w stanie coś takiego trafiać wcześniej. No i to jest Kobe Bryant, który chce rewanżu, to jest mistrz, on jest mistrz yy, z charakteru i on chce to, to mistrzostwo bardzo. Yy, no i chce rewanżu na Celtics, go, którzy go upokorzyli, pamiętamy, przecież to chyba 40-punktowa porażka w tym meczu ostatnim w Bostonie, więc to było bardzo, bardzo duże. No i pa Paul Gasol, który yy, był nazywany mięczakiem yy, w czasie tych finałów 2008, na pewno to pamięta. Więc myślę, że to jest znaczące. No i jeszcze Andrew Bynum. To, czy będzie Andrew Bynum, to już zmienia bardzo, bardzo wiele, bo wiemy, że wtedy gra na dwie wieże jest o wiele łatwiejsza dla Lakers, no i dużo bardziej groźna. Powiedziałeś o Kobe Bryantie, powiedziałeś o tym mistrzowskim jego mistrzowskim charakterze, no ale Boston Celtics też są mistrzami, a w tym playoff mistrzami obrony, bo przecież w półfinale konferencji wschodniej zatrzymali LeBrona Jamesa, który może nie był w najwyższej formie, ale jednak no, nie istniał w tych ostatnich meczach. Celtics skutecznie go wyeliminowali. Czy uważacie, że Celtics mają atuty, a jeśli tak, to jakie, żeby powstrzymać Bryanta, który jest przecież w tym teraz w rewelacyjnej formie? Ja chciałem przede wszystkim zaprotestować od razu. Był tylko jeden Michael Jordan, bo reszta to są Kobe Bryanty, LeBron James. Tutaj, co do tego, ja rozumiem, że można się unieść, ale, ale co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale o tym e... zrobimy inny program. Oczywiście, Pomóżmy o tym jak Jeżeli Celtics chodzi o. Bardzo ciekawe porównanie było, można znaleźć w internecie, jeżeli chodzi o najlepszych strzelców w playoff e, obu drużyn. Bryant, 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 Gasol, Bryant, 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 Bryant. Natomiast jeżeli chodzi o Boston, Rondo, Garnett, Pierce, Allen, Rondo, Garnett, Pierce, Allen. Większa, e, większy arsenał ma trener e, Doc Rivers, bo Phil Jackson ma tak naprawdę tego gazola, o którym mówiliśmy, do którego ja wciąż nie jestem przekonany e, i Bryanta. Bryant oczywiście jest w stanie zrobić rzeczy wielkie, i spodziewamy się, że będzie robił rzeczy wielkie, ale chwileczkę, o LeBron James'u mówiliśmy to samo. Też miał robić rzeczy wielkie, no i okazało się, że wystarczyło tego na tyle, że trochę tam poszarpał w jednym meczu i tak naprawdę się skończyło. E, rozumiem, że Lakers mogą być e, źli, rozumiem, że oni na pewno chcą ten tytuł, ale hello, Boston tak samo bardzo chce wygrać to mistrzostwo. To jest drużyna tak niesamowicie mocna psychicznie. No, yy, mówimy że tutaj o, o, o Briancie, o Gasolute. W Celtics wszyscy są mocni psychicznie. To, o czym mówiłem o Tony Malenie. On dojrzał już, doszlosował do tej grupy. Nate Robinson yy, generalnie w głow głowę ma zamkniętą na to, co się dzieje na zewnątrz. On zawsze jak wyjdzie, to rzuca. Nie patrzy, czy jest czysta pozycja, czy nie. Jeżeli ma swój dzień, trafia. Rashid Wallace, no to zawsze był yy, jego atut właśnie ta mocna głowa w playoff. To jest bardzo mocny psychiczny zespół. Moim zdaniem Mocniejszy niż dwa lata temu. Ci zawodnicy są, są starsi i bardziej doświadczeni. Ci, którzy wtedy byli młodzi, mogli mieć jeszcze problemy z udźwignięciem finałów. Bryant jest liderem Lakers w playoff w tej serii, w finale konferencji takim liderem Celtics. Mimo tego szerszego arsenału był Paul Pierce. Czy John Artest wyeliminuje Paula Pierce'a? przede wszystkim pamiętajmy, że Paul Pierce zagrał znakomicie w meczach z Orlando, ale z Cleveland nie było mu tak łatwo i LeBron James no, sprawił mu wiele problemów. I Paul Pierce nie miał tyle siły w ataku. Ta skuteczność jego nie była na najwyższym procencie. Więc yy, no to nie jest takie oczywiste, że Paul Pierce będzie dzielił i rządził tak jak mm -hmm. przeciwko Magic. Poza tym trzeba też pamiętać, że Ron Artest bardzo lubi rywalizację z Polem Pierce. Kiedyś, yy, nawet chyba, o ile dobrze pamiętam, zdjął mu spodenki w trakcie, yy, w trakcie któregoś meczu. Yy, była taka sytuacja. No i, i bardzo mocna ta, ta rywalizacja była, w sensie, Artest ją yy, traktował bardzo. No tak osobiście, I, i, i bardzo lubił te pojedynki z Polem Piersem. On grał i w Indianie, i w Chicago, i w Sacramento, więc spotykał się często z Polem Piersem. No to jest pytanie właśnie, czy Paul Pierce podoła artystowi? Ja myślę, że artyst no, odbudował się też psychicznie po tym swoim epizodzie bardzo niechlubnym, i teraz jest no, jednym z, cały czas wciąż jest jednym z najlepszych obrońców całej Lidze.